Lech Poznań prowadził w Bydgoszczy do 83 minuty. Po zamieszaniu w polu karnym sędzia spotkania podyktował rzut karny dla Zawiszy. Czerwoną kartkę zobaczył Hubert Wołąkiewicz, który musiał opuścić boisko. Gola z 11 metrów strzelił Geworgian. Kapitan kolejorza nie zgadza się z decyzją sędziego i liczy na anulowanie kary. Nie chciałem się tłumaczyć, wszyscy widzieli, jak ta sytuacja wyglądała. Ja na pewno nie falowałem zawodnika, po pierwsze, a druga sprawa, czerwona kartka w ogóle. Bezsensowna, jeżeli już mielibyśmy naciągać ten karny, no to na pewno nie czerwona, a żółta kartka. Tak się skończyło, mam nadzieję, że klub się odwołał od tego i wszystko zostanie wyjaśnione. No tak, no bo to dosyć kluczowa pozycja teraz dla Lechu Poznań. Jest Paulus, jest Janek, ale no kapitana nie może zabraknąć. No rzeczywiście, no, wszystko dobrze wygląda, wygrywamy spotkania i w takim momencie takie coś się zdarza, dlatego na pewno psuje to wszystko, ale też również wzmacnia zespół i na pewno to jest na plus i to jak powiedziałem, mam nadzieję, że wszystko zostanie ta kartka anulowana i będą spokojnie zagrać sobotę. Tym bardziej, że obrona Lecha traci bramki jedynie z rzutów karnych ostatnio. I z kontrowersyjnych karnych, bo pamiętamy z meczu z Jagiellonią również kontrowersyjne karne, także no tylko z tego elementu, ale musimy to również poprawić, żeby takiej sytuacji nie dopuszczać, żeby przeciwnik nie miał okazji do tego, żeby nam strzeli bramkę. Klub już zapowiedział, że będzie odwoływał się od czerwonej kartki dla Wołąkiewicza. Lech złoży je przed środowym posiedzeniem Komisji Ligi.